Cześć, tu Kamil. Witam na kanale Oślouszy. Dziś przychodzę do Was z podsumowaniem czerwca. Do omówienia mam 10 książek. Zacznę od tych, które przeczytałem po polsku, by następnie odnieść się do czytanych po angielsku. Ale jak zwykle w tym angielskim segmencie najpierw omówię książki, które zostały już przetłumaczone na język polski, by na samym końcu zaadresować te, które czekają jeszcze na polskie tłumaczenie. Zgodnie z tradycją, po tym wszystkim wybiorę najlepszą książkę miesiąca. How exciting! Zapraszam na kolejny odcinek. Na początku czerwca skończyłem Pamięci Marii Stiepanowej. O tej książce pisałem nieco szerzej na moim Instagramie, Oślouszy. Pamięci to utwór, po którym spodziewałem się, że wstrząśnie moją ostatnio nieco zaspaną głową i wywoła co najmniej gorączkę myśli, ale skończyło się na co najwyżej 37 stopniach. Maria Stiepanowa to rosyjska poetka, laureatka najważniejszej rosyjskiej nagrody literackiej Bolshaya Kniga, czyli Wielka Książka. Za tę właśnie powieść Pamięci, czyli Pamięci. Tak, bezceremonialnie wykorzystuję fragmenty tego odcinka, by poćwiczyć mój rosyjski. Na jednej z rosyjskojęzycznych stron poświęconych tej książce można przeczytać we wstępie, że jest to filozoficzno-dokumentalny utwór, w którym Stiepanowa próbuje prześledzić historię swojej rodziny, jej żydowskich korzeni, katalogując i analizując rodzinne dzieje. To oczywiście prawda, ale ja większy nacisk położyłbym na podkreślenie, że jest to medytacja o pamięci, jej funkcjonowaniu w oparciu o różnego rodzaju artefakty, takie jak zdjęcia czy pamiętniki. Stiepanowa przywołuje Zontag, która pisała o znaczeniu fotografii. Często odwołuje się do Zebolda, który w swoich utworach podejmował temat pamięci zbiorowej, jak i osobistej. Momentami Pamięci jest rzeczywiście fascynujące. Jednak wtedy, gdy Stiepanowa opisuje losy rodziny, które dość skąpo obfitują w dramatyczne wydarzenia, wtedy, gdy czyta z pamiętników rodzinnych opisujących prozę dnia codziennego, gdy interpretuje pozostawione fotografie rodzinne, te momenty były dla mnie walką ze sobą, walką, by kontynuować. Wiedząc, że jak odłożę tę książkę na kilka dni lub tygodni, najprawdopodobniej już nigdy do niej nie wrócę. Ja nie jestem najcierpliwszym człowiekiem. Na pewno też nie pomaga ogromny stos książek, które chcę jak najszybciej przeczytać, więc książki, które zyskują przy bardzo spokojnym, a przede wszystkim rozłożonym w czasie czytaniu, nie wpisują się dobrze w rzeczywistość, w której ja funkcjonuję. A taka jest Pamięci. Zatem będzie to dla mnie jedna z tych książek, które trafiłyby raczej na półkę pod tytułem Doceniam i rozumiem nagrody, a nie na półkę ulubione. Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej Andrzeja Ledera. Ciągle myślę o osobnym odcinku poświęconym tej książce, ale jest to z drugiej strony tak złożony temat, że trochę obawiam się, że nie podźwignę i uproszczę. W tej głośnej, jak i dość kontrowersyjnej książce, i tutaj chciałbym zaznaczyć, że dla mnie określenie kontrowersyjne ma raczej pozytywne konotacje, gdyż wszystko co przełomowe i odważne będzie kontrowersyjne, prawda? Ale wracając do tematu, w tej głośnej i kontrowersyjnej książce Andrzej Leder, pisząc o rewolucji, która dokonała się w Polsce w latach 1939-1956, dokonuje psychoanalizy polskiego społeczeństwa. Wychodząc od psychoanalizy lakanowskiej, w ramach której odnosi się on do polskiego imaginarium, czyli zbioru określonych symboli, które tworzą naszą narodową tożsamość, takich jak Polak walczący o wolność, Matka Polka, Polska wolna, szlachecka, przedmurze chrześcijaństwa, barbarzyńska Rosja, niemiecki okupant, czyli tych wszystkich symboli, które ukształtowały się głównie w XIX wieku w okresie szlacheckich zrywów niepodległościowych. Wychodząc od tych symboli, zarysowując to pole symboliczne, przychodzi on do wydarzeń z okresu
II wojny światowej oraz okresu polskiego stalinizmu, czyli do Holokaustu i deklasacji polskiej szlachty. Oczywiście tej szlachty, która przeżyła II wojnę światową. Analizując te dwa wydarzenia, Holokaust i wyniszczenie szlachty, ziemiaństwa, odnosi się do psychologicznych, jak i społecznych i politycznych skutków awansu społecznego polskiego chłopstwa, które zajęło miejsce, jak i nierzadko majątki żydowskie i szlacheckie. Ta rewolucja, która dokonała się na ziemiach polskich i zmieniła strukturę społeczną, jak i stosunki własnościowe, umożliwiając naszym przodkom przecież awans społeczny, dokonała się rękami Rosjan i Niemców, co jest jednym z powodów, dla których Leder nazywa ją prześnioną rewolucją. Natomiast w fakcie, że nie wytworzyła ona nowego porządku symbolicznego, który uzasadniałby proces, który się dokonał, legitymowałby obecny stan rzeczy, zakorzeniając te wydarzenia w zbiorowej świadomości, w fakcie braku tych wszystkich elementów, Leder dopatruje się źródeł obecnych napięć społecznych. Prawdą jest, że o tym skoku cywilizacyjnym polskich chłopów, których przecież ogromna większość z nas jest potomkami, nie mówi się specjalnie szeroko w szkołach, prawda? Nie jest to mocno zakorzeniony w polskiej świadomości proces. Raczej nagminnie tworzymy fake rodowody szlacheckie. I ciągłe odwoływanie się do polskiej mitologii szlacheckiej, symboliki polskiego dworku brzmi trochę kuriozalnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przecież nasi chłopscy przodkowie byli niewolnikami szlachty. Jest to fascynująca książka, nawet jeżeli można jej zarzucić pewną niekonsekwencję w budowaniu niektórych pojęć. Znakomite. Co teraz? Shaggy Bane Douglasa Stewarta. O Shaggy mówiłem w moim ostatnim filmiku poświęconym literaturze LGBTQ. Widzicie, skończył się czerwiec, a tu ciągle o literaturze queerowej. I ostrzegam, że niemal na pewno w każdym z kolejnych miesięcy coś będzie. Pomyślałem nawet, że w celu zbudowania choć minimalnej przeciwwagi dla wszechobecnych wątków hetero w literaturze, od lipca do końca roku nie będę w ogóle mówił o książkach z wątkami hetero. Oczywiście żartuję. Dla tych, którzy nie rozumieją tego komentarza, wyjaśnię, że na którymś z instagramowych profili pojawił się błyskotliwy post w stylu, i teraz sparafrazuję, gdyż nie jestem w stanie zacytować, ale brzmiało to mniej więcej tak. Cieszę się, że czerwiec się kończy, bo ileż można słuchać o literaturze LGBTQ? To jest tak niewrażliwe i świadczące o braku zdolności do zobaczenia świata poza końcem swojego uprzywilejowanego nosa komentarz, że wzbudza on raczej moje rozbawienie niż cokolwiek innego. Wracając do Shaggy'ego Bane'a, laureata Nagrody Bookera z ubiegłego roku, jest to debiutancka powieść Douglasa Stewarta, poniekąd inspirowana jego własnym życiem. Jest to opowiedziana w trzeciej osobie książka, ale opowiedziana głównie z perspektywy kilku, później kilkunastoletniego chłopca, geja, który jest głównym widzem na spektaklu dotyczącym życia jego matki, alkoholiczki. Pięknej kobiety uzależnionej od miłości, nieszanującego jej mężczyzny i uzależnionej od alkoholu. Gdy mężczyzna znika, zostaje jej tylko alkohol. Wręczenie Nagrody Bookera Shaggy'emu Bane'owi wywołało pewne kontrowersje, szczególnie w blogosferze. Podnoszono przede wszystkim to, że utwór ten, jakkolwiek udany, jest bardzo klasyczny w swoim podejściu do powieści. Nie jest żadną nową reprezentacją, nie robi niczego wyjątkowego ani pod względem formy, ani tematu. I ja się z tym zgadzam, choć dodałbym, że nieczęsto można spotkać w literaturze tak świetnie zbudowaną postać kobiety zmagającej się z nałogiem, z alkoholizmem. I mimo braku nowatorstwa, to jest to bardzo dobra powieść w jej klasycznym rozumieniu. I z czystym sumieniem ją polecam. Dodatkowo świetne tłumaczenie Krzysztofa Ciślika, szczególnie jeżeli chodzi o oddanie szkockiego robotniczego żargonu. Ale ostrzegam, w przypadku tej książki istnieje możliwość narażenia się na niskiej częstotliwości, ale jednak wątki LGBTQ. W tym miesiącu przeczytałem również
Reportaż nominowany do tegorocznej Nagrody Kapuścińskiego. Mówię o wydanej przez wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego książce Kolekcjoner porzuconych dusz, reportaży z Brazylii, Alien Brown. Myślę, że warto przede wszystkim zaznaczyć, że jest to zbiór reportaży Brum wybranych z jej bogatego katalogu dziennikarskiego. Brum jest jedną z najbardziej znanych dziennikarek w Brazylii, a niektóre jej teksty omawia się na studiach z dziennikarstwa w tym kraju. Tym samym nie jest to książka pisana z myślą o czytelniku spoza Brazylii. Nie ma ona na celu przybliżenia tego kraju. Te artykuły były pisane raczej z myślą o Brazylijczykach w celu wydobycia na światło dzienne tych często niewidocznych lub spychanych w zapomnienie członków brazylijskiego społeczeństwa. Mamy tutaj akuszerki z Amazonii, mieszkańców domu starców, kauczukowych żołnierzy, matki dzieci ginących w wojnach gangów, bezdomnych, ale nie jest to również studium życia wykluczonych. Brum zdaje się widzieć swoje powołanie w kolekcjonowaniu porzuconych dusz. Nie szuka ona wspólnego mianownika dla biednych, wykluczonych, rozumiejąc, że byłoby to uproszczeniem, działaniem prowadzącym ponownie do odebrania im podmiotowości, indywidualnych historii poprzez zamknięcie ich pod wspólnym mianownikiem. I to podejście bardzo mocno mnie ujęło, jak również ujęła mnie ta nieśpieszna, napisana pięknym językiem narracja, ukazująca wiele twarzy tej biednej, niekarnawałowej Brazylii. Polecam. Izbica, Izbica Rafała Hetmana. Wspominałem kilkukrotnie, że bardzo jestem ciekawy tej książki, gdyż porusza ona bardzo trudny temat, którym w okresie studenckim się mocno interesowałem. W tej książce pojawiają się nazwiska historyków piszących o Holokauście, których znałem osobiście, czy upamiętniających ofiary Holokaustu organizacji pozarządowych, z którymi współpracowałem w okresie studiów. Pierwsza część tej książki, pierwsza połowa tej książki była dla mnie najmocniejszą częścią. Jest to dobrze skonstruowana, sprawnie poprowadzona opowieść o Izbicy z okresu zagłady, jak i tej, która jak wiele innych pożydowskich polskich miasteczek nie poradziła sobie jeszcze ze swoją trudną spuścizną. Fakt, że w tej części Rafał głównie korzystał ze źródeł w postaci już spisanych lub nagranych wspomnień ocalałych, jest dla mnie poniekąd zrozumiałe, gdyż trudno zrobić wywiad ze zmarłymi. Ale przyznam szczerze, że trochę poskromił mój entuzjazm komentarz, który Henryk Grynberg umieścił w postscriptum swojej recenzji Izbicy Izbicy na stronach portalu Kultura Liberalna. Co do drugiej części, w której Rafał porusza m.in. temat wieloetnicznej Polski, nawiązuje do relacji izraelsko-palestyńskich, te reportaże sprawiły mi sporą przyjemność, głównie pewnie ze względu na odkrywanie, że mamy dość podobne poglądy, ale czasem brakowało mi mocniejszego uzasadnienia ich obecności w tej szerszej historii, którą Rafał opisuje, czyli historii Izbicy. Rozumiem chęć zbudowania pewnych analogii pomiędzy głównym wątkiem, a czasami współczesnymi. Jak na przykład kwestia wypierania, wymazywania spuścizny żydowskiej w Polsce i podobne zabiegi, które podejmuje Izrael wobec Palestyńczyków. To było jasne, ale brakowało mi szerszego komentarza, przez co niektóre z reportaży mogły wydawać się dość odbiegającą od głównego tematu dygresją. Ale generalnie naprawdę przyzwoity reportaż, bardzo udany debiut. Ostatnia książka, jaką czytałem po polsku, to polecana przez moją instagramową kumpelę Ewę książka Lukasa Barfusa Koala. Koala to historia, która zaczyna się od samobójstwa brata i to samobójstwo staje się powodem analizy obecnej w naszej kulturze krytyki bierności, której przeciwstawiana jest witalność, aktywność, pogoń za więcej i bardziej. Barfus posługuje się dość zaskakującym zabiegiem, pseudonimem harcerskim brata, który jak się już domyślacie pewnie brzmiał Koala. Posługując się tym pseudonimem zabiera czytelnika do Australii, by opowiedzieć o kolonizacji tego kontynentu, jak i o koalach, używając tych zwierząt jako symboliki biernego, pozbawionego aspiracji, nieproduktywnego, a przez to by można było pomyśleć bezcelowego życia.
Wszystkiego tego, czym ono według naszej szczególnie zachodniej filozofii życia być nie powinno, prawda? Książka Barfusa to taka opowieść filozoficzna, krytyka przede wszystkim zachodniego modelu życia, będącego wyścigiem z czasem w celu ciągłego podnoszenia naszej produktywności, bycia w ciągłym ruchu, biegu, dążenia do pozornego poprawiania siebie i świata wokoło, zmieniania go na modłę zachodnią, odrzucania, niszczenia wszystkiego, co nie jest produktywne, nieprzydatne, zbędne. Zbędne oczywiście tylko w naszym gloryfikującym nieustanną pracę modelu życia. Ten pęd według Barfusa jest powodowany strachem, a ten strach jest według niego głównym wkładem człowieka w historię naturalną. Ja mam słabość do książek, które są przesiąknięte jakąś ideą, które są krytyką społeczną, które poddają w wątpliwość przyjęty model życia, model działania, również mój. Prosta fabuła, a czasami dość absurdalne zabiegi fabularne mają wtedy dla mnie drugorzędne znaczenie. Mnie ta książka zachwyciła. Czas na książki przeczytane po angielsku. Bardzo szybko przeskoczymy dwie z nich, gdyż dwie pierwsze były omawiane przeze mnie w filmie o literaturze LGBTQ. Bogu dzięki, że ten czerwiec się kończy, bo ileż można, prawda? Ciągle to LGBTQ. Kolor purpury, Alice Walker, Pulitzer 1983 roku. Znakomita książka o siostrach rozdzielonych przez zaborczych, przemocowych mężczyzn. Książka o sile kobiecych relacji i piękna queerowa historia miłosna. Więcej w odcinku, który podlinkuję poniżej i powyżej. Kolejna książka, którą również omawiałem w tamtym filmiku, to Fun Home, tragikomiks rodzinny. To na poły autobiograficzna historia opowiedziana przez Alice Bechdel, która wraca do wspomnień z dzieciństwa i nastoletniości, by opowiedzieć o swojej relacji ze zmarłym ojcem. Kilka miesięcy przed jego śmiercią, i to nie jest żaden spoiler, gdyż ta informacja jest już na samym początku komiksu, kilka miesięcy przed śmiercią ojca wyznaje ona, że jest lesbijką, a w zamian słyszy od matki, że ojciec miewał romanse z facetami. Naprawdę zaskakująco dobry pod względem konstruowania postaci komiks. Super. The Employees, a workplace novel of the 22nd century, duńskiej autorki Olgi Ravn. Niestety nieprzetłumaczony jeszcze na polski utwór, który był na krótkiej liście Międzynarodowej Nagrody Bookera. Ta książka to przeżycie. Ma się wrażenie, czytając ją, że odczuwa się ją wszystkimi zmysłami. To rzecz dziejąca się w XXI wieku na statku kosmicznym, na którym pracują ludzie pochodzenia naturalnego, czyli tacy zrodzeni z matki, jak i tacy stworzeni przez ludzi. Na ten statek trafiają obiekty z jednej z planet, przypominające coś na granicy kamienia i rośliny, które zaczynają oddziaływać na załogę. Ta książka jest medytacją na tym, co to znaczy być człowiekiem, jakie są granice człowieczeństwa, a konflikt, który wybucha pomiędzy ludźmi pochodzenia naturalnego a tymi stworzonymi, jest impulsem do zaangażowania rady pracowniczej, która spisuje zeznania pracowników tego statku kosmicznego. I ta książka to zbiór takich zeznań. Piękna i mądra książka. To poezja, traktat filozoficzny, proza, a wszystko to zamknięte w tych mikroskopijnych rozmiarach książce. Bardzo dobre. Ostatnią książką, jaką przeczytałem, to tomik poezji, nagrodzony Pulitzerem w 2020 roku, czyli rok temu, Tradition Jericho Browna. Jest to surowy, cechujący się dużą emocjonalnością, osobisty, inspirowany życiem, doświadczeniami autora, zbiór poezji. Brown w swoich wierszach odnosi się do kwestii rasowych w USA, strachu, przemocy, życia z HIV, queerowej seksualności. Jericho Brown jest tym wszystkim. Jest czarny, jest gejem, jest poetą z HIV. Wątpię, żeby to przetłumaczono na język polski, gdyż poezji się na język polski raczej nie tłumaczy, no chyba, że jest to noblista lub Rupi Kaur, ale polecam wszystkim, którzy mają dostęp do literatury angielskiej. Naprawdę świetne. Okej, to wszystkie książki. Czas na wybór książki miesiąca. Najlepszą książką w czerwcu, i to naprawdę był trudny wybór, bo miałem trzech pretendentów,
Olgę Rawn, Lukasa Barfusa, ale ze względu na fakt, że ta książka, którą wybrałem, zachęciła mnie do sięgnięcia po inne tytuły o podobnej tematyce, to najlepszą książką miesiąca będzie Prześniona rewolucja Andrzeja Ledera. To wszystko na dziś. Dajcie mi znać, co czytaliście dobrego w czerwcu i do usłyszenia za tydzień. Miłego tygodnia. Trzymajcie się. Cześć.